kochani! Dziś mamy dla Was ostatnie opowiadanie z serii przygód o żabku i rapuchu. Bajka nosi tytuł Sam. Rapuch wybrał się do żabka z wizytą. Na drzwiach jego domu zobaczył kartkę z następującą wiadomością. Drogi rapuchu, nie ma mnie w domu, wyszedłem. Chcę być sam. Sam? Zdziwił się rapuch. Przecież żabek wie, że ma we mnie przyjaciela. Dlaczego chcę być sam? Rapuch zajrzał do środka przez okno. Potem rozejrzał się po ogrodzie, ale żabka nigdzie nie było. Rapuch ruszył więc na poszukiwania do lasu, ale i tam nie znalazł przyjaciela. Poszedł na łąkę, żabka ani śladu. Wreszcie doszedł nad rzekę i wtedy zobaczył żabka. Przyjaciel siedział zupełnie sam na małej wysepce. Biedny żabek, pomyślał rapuch, musi być bardzo smutny. Rozwesele go. I pobiegł czym prędzej do domu. Tam przygotował kanapki i dzbanek mrożonej herbaty. Wszystko to zapakował do koszyka i pospieszył z powrotem nad rzekę. Żabku! Krzyknął. To ja, twój najlepszy przyjaciel rapuch! Ale żabek był zbyt daleko, żeby go usłyszeć. Rapuch zdjął kurtkę i zaczął nią wymachiwać jak chorągwią. Ale żabek był zbyt daleko, żeby go zobaczyć. Rapuch krzyczał i wymachiwał, ale na próżno. Żabek siedział na swojej wysepce i nie widział, ani nie słyszał rapucha. W pewnym momencie rapuch zobaczył płynącego rzeką żółwia. Wdrapał mu się na plecy. Żółwiu, powiedział do żółwia. Zabierz mnie na tę wysepkę, na której siedzi żabek. Rano napisał, że chce być sam. Jeżeli żabek chce być sam, to dlaczego nie zostawisz go w spokoju? Zdziwił się żółw. Może masz rację? Zastanowił się rapuch. Może żabek nie chce mnie widzieć? Może już nie chce, żebym był jego przyjacielem? Właśnie może tak jest, powiedział żółw, płynąc w stronę wysepki. Żabku! Zawołał rapuch. Przepraszam za wszystkie głupoty, które robię. Przepraszam za wszystkie niemądre rzeczy, które mówię. Proszę, bądź nadal moim przyjacielem. I właśnie w tym momencie rapuch ześlizgnął się ze skorupy żółwia i z pluskiem wpadł do rzeki. Żabek zauważył go i wyciągnął z wody na swoją wysepkę. Rapuch zajrzał do koszyka. Kanapki były mokre. Dzbanek na herbatę był pusty. Nasze drugie śniadanie jest do niczego, zmartwił się rapuch. Przygotowałem je dla ciebie, żabku, żeby ci sprawić przyjemność, żebyś był szczęśliwy. Ależ rapuchu, powiedział żabek, ja jestem szczęśliwy, a nawet bardzo szczęśliwy. Dziś rano, kiedy się obudziłem, poczułem się wspaniale, bo słońce pięknie świeciło. Czułem, jakie to wspaniałe, że jestem żabą. Czułem się wspaniale, bo jesteś moim przyjacielem, dlatego też chciałem trochę pobyć sam, żeby pomyśleć o tym, jak wszystko pięknie się układa. Rzeczywiście, podsumował rapuch, to bardzo dobry powód, żeby pobyć trochę samemu. A teraz, ciągnął żabek, już nie chcę być sam. Siadajmy do drugiego śniadania. Żabek i rapuch zostali na wysepce aż do popołudnia. Zajadali mokre kanapki bez mrożonej herbaty. I tak sobie siedzieli. Trochę osobno, a trochę razem. Każdy sam. A jednocześnie z przyjacielem. I tak kończy się nasza historia o żabku i rapuchu, która nosiła tytuł Sam. A my widzimy się już w sobotę o godzinie 19:30. Do zobaczenia.